Mateusz Wąsala Bombardier Gdynian, Marcin Czerwony i Krystian Kopytkowski broń Rada. Wąsala kontra Kopytkowski. Ring wolny, starcie pierwsze. Wąsala poszedł ostro do przodu i nadział się na samym początku na mocne uderzenie. No, nie będzie konsekwencji tym razem, mimo że moim zdaniem był przez moment Wąsala zamroczony. No, na razie zanosi się na to, że Kopytkowski przejedzie się po Mateuszu na sali. Ale mocny był ten prawy. Kopytkowski ukarany ostrzeżeniem za uderzenie nasadą. Tym razem dobrze rozpoczął Wąsala, ale jego problem polega na tym, że Kopytkowski uderza bardzo mocno. Jest niesamowicie chaotyczny, a obrona Wąsali jest, no przynajmniej w tych pierwszych minutach, bardzo dziurawa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. No i bardzo dziwna sytuacja. Tym razem już spokojnie mogło być liczenie. Zastanawiam się, dlaczego sędzia ringowy sobie na to nie pozwolił. No i na sprawa, że te liny są wyjątkowo nisko. Mamy tutaj do czynienia z wielkimi facetami, którym bardzo trudno się oprzeć o takie olinowanie. Bo natychmiast kończy się to wycieczką poza ring. Znowu ciosy w wykonaniu Kopytkowskiego. A więc jednak, pierwsza runda TKO. Na to się zresztą zapowiadało. W ostatnim pojedynku w kategorii plus 91 spotkają się Mateusz Figiel, Hetman Białystok, narożnik czerwony i Marcin Śnitko, Tygrys Elbląg, narożnik niebieski. Obsada sędziowska ostatniej walki. Ring Maciej Dziurgo, Rzeszów. Punkty. Eligiusz Komarowski, 1. Wójcik Krzysztof, 2. Mczarek Sławomir, 3. Czas Poronin Janusz. Sędzia ringowy i Mateusz Wąsala mają jeszcze sobie kilka słów do powiedzenia. Wąsala chyba jest pogodzony z tą decyzją. Przez TKO w pierwszym starciu zwyciężył Krystian Kopytkowski, broń Rado. Proszę trenerów o odbiór książeczek zawodników, którzy przegrali w dniu. A przed nami ostatnia.